Witam serdecznie. Dziękuję za wszystkie komentarze pod trzema ostatnimi krótkimi filmikami, w których bawiliśmy się w dobieranie optymalnego miejsca na czujkę ruchu w pomieszczeniu. Nagrody zostały rozdane, to możecie zobaczyć w shortsach, kto co wygrał. Natomiast nie chciałbym, aby ktoś poczuł się pokrzywdzony, dlatego wpadłem na pomysł rozdania moich 500 e-booków Jak zaoszczędzić na instalacji. Jeśli jesteś zainteresowany, cierpliwie obejrzyj do końca, bo to się zwyczajnie każdemu opłaca. Wracając do naszego głównego tematu, czyli rozmieszczenia czujek, pozwoliłem sobie zapytać Was tymi krótkimi filmami, co Wy o tym myślicie i jakie według Was będzie najlepsze miejsce na czujkę. Postanowiłem to pokazać na szkoleniowym przykładzie z kilkoma dodatkowymi niewygodnymi wariantami, bo szkoleniowy taki projekt to jest kwadrat, okno, drzwi, koniec, kropka, o których na szkoleniu nie dowiesz się. Zazwyczaj na szkoleniu właśnie zobaczysz ten kwadratowy pokój z oknem i czujka od okna w stronę drzwi i tak ma być, koniec, kropka. Ale czy to jedyna opcja, a nieraz nawet czy w ogóle rozsądna? Poruszyliśmy temat ewentualnego wysłonięcia oknem czujki przy jego otwarciu. Ktoś zadał pytanie, kto zostawia okno otwarte włączając alarm. Pewnie i nikt, ale z drugiej strony pewnie i komuś się kiedyś mogło zdarzyć, jeśli nie miał kontaktronu, którego o tym nie poinformował. Natomiast chciałem zauważyć, że w takim miejscu można otworzyć okno, nie naruszając czujki, a dodatkowo zasłonić jej większość pola detekcji. Bo przez szybę czujka, nazwijmy to, po naszemu nie widzi. Nawet czujka z antymaskingiem w tym przypadku niewiele by dała. No chyba, że dobra czujka z dobrym antymaskingiem, no i dobrą ceną. Bo odległość okna od czujki jest spora, jak na zwykły, klasyczny antymasking. Pojawił się nam anemostat nawiewny i klimatyzator, co by sugerowało na odpuszczenie tych lokalizacji, przynajmniej przy zwykłej czujce PIR. Wtedy padły pomysły o dualu, ale dual wysłonięty za otwartym oknem nic nie daje więcej niż wcześniejszy wysłonięty PIR. I wtedy włożyłem kij w mrowisko, proponując czujkę nad drzwiami. Nawet zostałem OPR przez jednego, zdaje się, z panów Pawłów, bo nie wiedzieć czemu, akurat najwięcej Pawłów, przynajmniej w NIKu, komentowało moje posty. Nawet pojawił się Jan Paweł Długi, którego serdecznie pozdrawiam. I wracając do tematu, zostałem OPR przez jednego właśnie z tychże panów Pawłów, bo nie dałem takiej propozycji do wyboru na starcie. No tak, ale na tym polega zabawa, aby uruchomić wszystkie zmysły i choć to miejsce jest jeszcze bardziej kontrowersyjne niż omawiany temat, to wszystkim, którzy boją się go wykorzystać, bo w sieci mędrcy obwieszczają montaż czujki od okna, uspokajam. Setki, jak nie tysiące czujek ruchu w swojej, no 24-letniej karierze zamontowałem w ten sposób. Niekiedy, bo musiałem, bo tak były okablowane, a niekiedy sam je tak przygotowywałem na etapie okablowania. Na pewno zdecydowanie było ich więcej niż tych patrzących od okna. Zarówno ja, jak i moi klienci śpimy spokojnie, korzystamy z instalacji. Praktycznie 100% czujek wisi w ten sposób w systemach montowanych przez agencję ochrony. Czy słyszycie ciągle wyjące alarmy dosłownie wszędzie? A dosłownie wszędzie tak wisi zdecydowana większość czujek. Co innego, jeśli wchodzę na obiekt, gdzie mam wykonać instalację zgodnie z projektem. Wtedy nie ma, że nie. Montuję czujkę zazwyczaj od okna i tylko informuję, żeby jej czasem niczym nie zasłonili, bo to oni od tej pory odpowiadają za jej prawidłowe działanie. Ale co to są za obiekty? No właśnie nie są to domy prywatne, tylko instytucje. Jeśli inwestor prywatny podczas rozmowy informuje, że akurat tutaj będzie coś stało czy wisiało, to przecież nie powiem, że absolutnie nie, bo tutaj to ja będę właśnie wieszał czujkę. Informuję o wszystkim, o czym tutaj mówimy, o wszystkich za i przeciw i wybieramy wspólnie optymalne miejsce, gdzie zamontujemy czujkę. I w większości przypadków tym miejscem, prawie zawsze bezkolizyjnym, jest nad drzwiami.
No chyba, że akurat będzie tam klimatyzator, więc wracamy jeden punkt wcześniej, ustalamy inne miejsce. Teraz co mówi norma na temat umiejscowienia czujki? W sumie niewiele, że ma być w miejscu utrudnionym jej uszkodzenie i sabotaż, ma spełniać odpowiedni stopień zabezpieczenia i klasę środowiskową. A właściwie, że mamy stosować się do zaleceń producenta. Więc popatrzmy zatem, co zaleca producent na przykładzie bardzo popularnej wewnętrznej czujki ruchu. Rysunek A. Nie instaluj czujki na zewnątrz. I wydawałoby się, że sprawa jest oczywista. Jednak sam kiedyś byłem świadkiem rozmowy telefonicznej, gdzie jeden ze sprzedawców telefonicznie sprzedawał czujkę dualną. Wtedy to nazywało się, zdaje się, Paradox Vision. Teraz mają jakąś inną symbolikę. Co prawda na szczęście jest to czujka dualna, ale wewnętrzna. No ale skoro pierwsza, jaką zaproponował, zewnętrzna, była za droga i z racji tego, że będzie montowana pod podbitką, to i ta się nada, byleby coś sprzedać. Nie, nie montujemy czujek wewnętrznych na zewnątrz, tutaj ma rację producent, a nie handlarz. Rysunek B. Zainstaluj czujkę na zalecanej wysokości. Teoretycznie możemy ją zamontować wyżej, ale może być potrzebna potrzeba jej pochylenia i zastosowanie dodatkowego uchwytu montażowego. Jednak jeśli chcielibyśmy uruchomić funkcję odporności na zwierzęta, pod żadnym pozorem czujka nie może być pochylona. Musi wisieć po prostu w pionie i na odpowiedniej wysokości. Rysunek C. I tutaj zacytuję. Wybierając miejsce montażu, pamiętaj, że najlepsze warunki pracy czujki to takie, gdzie spodziewany ruch intruza będzie odbywać się prostopadle do torów detekcji czujki. Koniec cytatu. I dlatego też zaproponowałem czujkę powieszoną nad drzwiami na boku, nie na płasko. Co ktoś również skomentował, że będzie odstawała. To prawda, ale szukamy kompromisu. Możemy zrobić go na płasko, centralnie, na środku drzwi, tylko należy zaznaczyć, że wtedy będzie możliwość teoretycznie podejścia do niego. Teoretycznie, bo jest to możliwe, jednak bardzo trudne do wykonania. Jednak sugerowałem czujkę ze strefą podejścia, co skutecznie uniemożliwia zneutralizowanie czujki, nawet jeśli udałoby się do niej zbliżyć. Natomiast montaż na boku rozwiązuje zupełnie ten problem. Kolejne dwa zalecenia na rysunku D i E to nie instaluj czujki w miejscach, gdzie będzie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub na światło odbite od innych obiektów. I wcale te rysunki nie mówią, że czujka nie ma patrzeć na okno, jak niektórzy to interpretują. Najlepiej rozpoznać, na którą stronę świata wychodzi okno. Jeśli to wschód i zachód, to może być taka sytuacja, że w określonych godzinach, kiedy słońce operuje nisko, może zajrzeć obrazowo, mówiąc czujce w oczy. Są to przypadki sporadyczne. Najlepiej i częściej to zjawisko można zaobserwować w fotokomórkach w automatyce bramowej. Miałem dwukrotnie taki przypadek, że akurat o godzinie, powiedzmy tam 14:15, kiedy klient wracał z pierwszej zmiany z pracy, brama się otworzyła, ale już nie chciała się zamknąć. Wystarczyło zacienić fotokomórkę i problem znikł. Trwało to przez krótki okres w roku i tylko w określonych godzinach. Raz zmieniliśmy miejsce odbiornik nadajnik, po prostu zamieniliśmy je miejscami i problem znikł. Za drugim razem klient nie chciał zamiany, bo stwierdził, że może być odwrotna sytuacja, kiedy to rano wyjeżdża i nie zwraca uwagi, czy brama się zamknęła, może po prostu ją zostawić otwartą, więc woli, znając przyczynę, spokojnie z tym żyć i wie, jak sobie z tym radzić. Zwłaszcza jeśli po pracy jechał na zakupy i był w domu dopiero po 15:00, problemu już nie było, bo słońce albo zmieniło lokalizację, albo zaszło za chmurę czy tam drzewo. Ile takich sytuacji? Miliony. Tylko żeby trafić na ten moment akurat, to nie jest takie proste. Dla dociekliwych były to fotokomórki z synchronizacją i to na niewiele się zdało. A wracając do naszej czujki, to może zdarzyć się taka sytuacja, że to położenie słońca centralnie ją ślepi. W tym przypadku lepiej unikać miejsca na przykład D bądź C, którego raczej wszyscy w sumie nie wiem dlaczego unikali, ale okej, tak wyszło. W sumie na tym się nawet nie zastanawiałem.
Dla pocieszenia dodam, że aby do tego zjawiska doszło, trzeba mieć takiego pecha jak wygrywający w totolotka szczęście. No i jeśli są rolety na oknach, to oczywiście zjawisko nigdy nie wystąpi. Rysunek F, G i H to kolejne restrykcje. Nie kieruj czujki na wentylatory, klimatyzatory lub urządzenia będące źródłem ciepła. I to miałem na myśli, dodając w drugim filmie anemostat i klimatyzator. To tyle o zaleceniach producenta. Informacje pochodzą z instrukcji od czujki Satel Slim Pier. Więc jak widzisz, trucie o jednym słusznym miejscu i w dodatku często bywa niekoniecznie najszczęśliwszym, jest bez sensu. Jest wiele miejsc tak samo dobrych, a nieraz lepszych. Padały propozycje czujki sufitowej. Okej, dlaczego nie? Jeśli klima nie chodzi w czasie czuwania alarmu i nie będzie zwierzaka, bo w sumie ja nie znam, pewnie, może i są, ale ja nie znam czujek sufitowych z odpornością na zwierzęta, no to jasne, dobry pomysł. I wcale nie musi być centralnie w kolizji z lampą, jak ktoś tam zauważył. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, którą powinniśmy uwzględnić, a może właściwie to chyba najważniejsza. Należy uwzględnić, skąd spodziewamy się zagrożenia, czy od strony okna, czy od strony drzwi. Tak zwana analiza zagrożeń, jeśli ktoś przerabiał kiedyś temat projektowania. Inaczej będzie, kiedy okno jest na parterze lub z tarasu z możliwością łatwego dostania się na niego, a inaczej na 8 piętrze wieżowcu bez balkonu. I dopiero jak połączymy te wszystkie kropki, w porozumieniu z inwestorem możemy podjąć decyzję. Nie na podstawie szkoleniowego rysunku, który na odwal omawia tematykę rozmieszczania urządzeń. Byłem na szkoleniu, uwierzcie mi, podczas którego szkoleniowiec zmienił zdanie na temat umiejscowienia czujki od okna na w stronę okna. Było to na bazie, powiedzmy, obiektu infrastruktury krytycznej. I pomimo, że był to kolejny, jakby powiedzieć, etap do przejścia przez intruza, kto ogarnia systemy zgodne z normami, na przykład dla wojska, to wie, o czym mówię, to jednak wycofał się pan ze skruchą, bo leciał już z rozpędu dosłownie, że wszystkie czujki są z wymaganiami dla grade'u trzeciego, a tymczasem ogarnialiśmy część wspólną w grade'ie drugim i czujki nie musiały i w tym przypadku nie miały antymaskingu. Ale nie będę drążył, bo nie wszyscy muszą ten bełkot rozumieć. No i teraz to, co tygrysy lubią najbardziej. Promocja, a jakże. Jak wspomniałem, chciałem coś rozdać wszystkim, którzy wzięli udział w tej zabawie, jak też innym, którzy dzielnie wytrwali do końca tego mojego wywodu. Niemniej jednak jest mi trochę głupio i wstyd, bo sam uważam to za mega słabe i po kilku próbach, kiedy to powiedziałem i czułem się z tym fatalnie, obiecałem sobie, że nie będę żebrał o lajki, polubienia, łapki w górę, czy co tam jeszcze, o co tam jeszcze żebrzą wszyscy twórcy w sieci. Jednak są sytuacje, kiedy to, żeby rosnąć, trzeba się zniżyć. Dlatego wirtualny świat dla mnie często niezrozumiały, wymusza niekiedy wstrętne zachowania. Dlatego nie będę owijał bawełnę i powiem prosto z mostu. Potrzebuję 500 polubień, czy jak to tam się nazywa, na Facebooku. Dobra, mam to za sobą. Aż mi ulżyło. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że wiem, że można je po prostu kupić. Jednak tego nie zrobię, bo zależy mi na ludziach, dla których mój przekaz coś po prostu znaczy i którzy mogą z niego czy na nim skorzystać. Więc jeśli jesteś taką osobą, to mam dla ciebie propozycję. Jeśli jeszcze mnie nie polubiłeś na fejsie, fuj, jak to nawet zabrzmiało, to za polubienie dostajesz ode mnie e-booka, z którego, jeśli jesteś instalatorem, dowiesz się, jak można zaoszczędzić trochę czasu lub więcej zarobić, a jeśli jesteś inwestorem, to dowiesz się, jak zaoszczędzić trochę grosza w procesie instalacji alarmu. I nie proszę o adresy mailowe do późniejszego spamowania. Nie, to nie moja droga. Kliknij, polub, daj mi znać i dostaniesz link do pobrania e-booka. Co prawda kilka osób mnie już lubi, ale te 500 to wymagane minimum, żebym mógł uruchomić się na kolejnym levelu i przez to dotrzeć do większego grona zainteresowanych tematyką alarmów. A jeśli to moje wytłumaczenie tej całej trudnej dla mnie sytuacji Cię nie przekonuje, to dodam jeszcze coś od siebie. Można beznadziejnie wydać pieniądze, kupując lajki,
Ja jednak postanowiłem te pieniądze wydać inaczej. Jak widzisz na slajdzie, 10% ze sprzedaży e-booka, którego trzymasz za darmo, jeśli go sprzedawaliśmy na naszej stronie, zasila konto trzech zbiórek dla dzieciaków. Z racji tego, że rozdam je za darmo, a nie chcę, żeby przy tym one ucierpiały z tego powodu, postanowiłem, że za każdego lajka, czyli rozdanego e-booka, dołożę z tej puli złotówkę. Jeśli uda mi się rozdać wszystkie 500, to 5 stówek leci do dzieciaków. Dla ciebie to klik, dla nich złotówka. Ty z e-booka dowiadujesz się, jak zaoszczędzić kilka stówek, ja będę mógł rosnąć. I życie staje się piękniejsze. To co, działamy? A już niedługo ruszam z czymś, co zajęło mi bagatela jeden rok życia. Niebawem szczegóły. Pozdrawiam serdecznie, Maciek.